Wielomilionowe bezrobocie przytłacza społeczeństwo, a młodych Polaków zmusza do opuszczenia własnej ojczyzny. Obecna władza okazała niesamowitą butę i arogancję wobec społeczeństwa. Przeszło 2 miliony zebranych podpisów w sprawie emerytur. Przeszło 2 miliony podpisów w sprawie miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. Zostaje bez reakcji. Taka władza utraciła mandat społeczny sprawowania władzy. Czas najwyższy powiedzieć zdecydowanie nie takim włodarzom miasta i kraju. A Polacy i młodzież nie wie, kiedy ostatnie kilkadziesiąt lat co się działo. I to jest przykład, że to miejsce ma być chlubą dla Polski, to miejsce ma być również takim chlubą dla Europy. Tak, Niemcy potrafią zbijać, uczyć historii na murze berlińskim, tak my powinniśmy, co było, co tam się działo, że tam ludzie ginęli przy tym murze berlińskim, tak my powinniśmy uczyć, co tutaj się stało, czym była Stocznia Gdańska, zarówno w latach 70., ale wcześniejszym. To nie przypadek, że tu w Gdańsku te wydarzenia były w Gdańsku. W Stoczni Gdańskiej pracowało w latach 50. i wcześniej pracowało wielu AK-owców. Właśnie narodziła się Solidarność i te ruchy różnie niepodległościowe, bo tutaj po wojnie skupiały się różne środowiska i to dlatego tutaj to wybuchło. To nie było przypadek, że później te wydarzenia następnych kilkudziesięciu lat to się działo. I powstał ten zryw właśnie najwięcej młodych ludzi z całej Polski, nie tylko tutaj ludzi właśnie gdańszczan, ale z całej Polski. I tu się zgotowała właśnie ta nienawiść do tego systemu. Do systemu właśnie, który ograniczał, właśnie budował jednych, a drugim ograniczał życie. 98 osób zostało zabitych na Wybrzeżu Gdańskim. O tym się nie mówi w ogóle, tylko mówi się o 44 osobach. W tym 153 osoby ranne z poszczału, tylko z poszczału. I 1173 osoby rannych, bitych, katowanych i osadzanych w więzieniach. To była akcja kilkodniowej walki, kiedy na mój wniosek Lech Kaczyński dekorował pomordowanych właśnie tych właśnie pośmiertnie wysokimi odznaczeniami państwowymi. Zjechało się bardzo dużo ludzi z całej Polski. Mieliśmy jednego pana prezydenta, Lecha Kaczyńskiego, który odważył się udekorować pośmiertnie te osoby. Chciałbym nadmienić, że pomimo wszystko widzimy, jak ta Polska nam w oczach ginie. Wtedy była praca. Dzisiaj miliony ludzi wyjeżdża za granicę, a w Polsce też nie mają, ci co zostają, nie mają pracy. Zostało wyrwane serce Polski, to jest gospodarka. Ono zostało wyrwane przez właśnie Unię Europejską, przez właśnie to, że cała gospodarka poszła właśnie tam na zachód. Dzisiaj słyszałem, jak Niemcy mają najmniejszy bezrobocie, to jest 7% od czasu właśnie zjednoczenia. W Polsce mamy 15% w Polsce, a ile wyjechało za pracą? To jest ile? 40%. Wybór imienia łączy się najczęściej z bardzo pozytywnymi wartościami. Imię Lenina łączy się z twórcą totalitaryzmu, reżimu totalitarnego i zniewolenia naszego narodu. Nic więc dziwnego, że stoczniowcy w właściwym czasie usunęli to imię z napisu i pomnik z holu dyrekcyjnego budynku. Dzisiaj słyszymy, że prezydent miasta Gdańska chce przywrócić to imię. Pan Adamowicz przyczynił się, by nasz zakład z Wzorcowego stał się szczątkiem zakładu, który w roku jest w stanie wybudować jeden kadłub, a nie statek. Protestuję przed takim,
takim planem przywrócenia imienia. Myślę, że jest to zdarzenie bardzo smutne i niebezpieczne, wręcz prowokacyjne. Jak wygląda teraz teren Stoczni Gdańskiej i jak należy podnosić walory i przypominać Polsce, światu, że tu się to wszystko zaczęło w 80 roku, a wręcz wcześniej, bo i w 70. O tym wszystkim powinni stanowić mieszkańcy miasta Gdańska, a to, co się wydarzyło i to, co się dzieje obecnie, łącznie z tym dziwnym pomysłem odnośnie Lenina, to jest po prostu zwykła arogancja. I natychmiast uważam, że mieszkańcy powinni podjąć stosowne kroki, ażeby temu się przeciwstawić w sposób wyraźny, znaczący i pokazać z powrotem światu, że my od tej drogi 30 lat temu rozpoczętej powrócić już się nie da. Prezentuję Stowarzyszenie Arka i jakby pamiętam jeszcze człowieka, Mariana Moczko, który zginął ratując Stocznię Gdańską w 2002 roku właśnie przez dzieci Lenina, gdyż uważał, że należy zostawić Lenina, a wyprowadzić dzieci Lenina. I my apelujemy do prezydenta miasta, do społeczności polskiej, aby wyprowadzić dzieci Lenina w postaci agentury, które rządzą w Polsce od 30 sierpnia 80 roku. Tadeusz Szydłowski wyraźnie Lechowi Wałęsie 30 sierpnia 80 roku powiedział, że należy nie wprowadzać, nie zgadzać się na wpisanie do porozumień sierpniowych kierowniczej roli partii i sojuszy ze Związkiem Radzieckim. I to, co dzisiaj mamy, to właśnie dowód na to, że sojusz, partia i sojusze ze Związkiem Radzieckim rządzą do dzisiaj i oficjalnie chcą na bramy stoczni powrócić Lenina, czyli udokumentować, że od 30 sierpnia 80 roku partia nie przestała czuwać i działać i stan, jeżeli nie mogli sobie poradzić z takimi ludźmi jak Ania Walentynowicz, gdzie ludzie związku usunęli ją, między innymi Lech Wałęsa, nie pozwolili działać osobie, która była uczciwa, na wskroś uczciwa i taką obywatelkę Polski, katoliczkę z praktyki, a nie z metryki usunięto, ludzie pozwolili, a pozwolili działać agenturze, która prowadzi nas, niszczy i dokonała zamachu nad Smoleńskiem, nad ludźmi, czyli jakby wprowadzili drugi Katyń. Najwyższy czas, żeby wyprowadzić dzieci Lenina, czyli agenturę z władz polskich. Im też brakuje tych korzeni prawdopodobnie, no bo jakoś chyba, ja tak sobie dokładnie nie przypominam, żeby pan Donald Tusk czy Paweł Adamowicz, żeby oni jednak rzeczywiście byli w opozycji, bo dzisiaj to prawie każdy przyznaje się do tego, że ma taki solidarnościowy rodowód, czy po prostu, czy był działaczem opozycji, ale ich tam nie było, ich nie było z nami po prostu. I myślę, że po prostu, że oni się jakby muszą w ten sposób wiarygadniać, bo wiedzą, że to jest ta chlubna, ta bohaterska przeszłość, a jednak i oni są tej przeszłości, jakby oni o tą swoją przeszłość nie zadbali taką.